Co? Są tu jeszcze wolne miejsca? No i raz. Jedynie mam tam wrzutki. Ale tam już tak i tak chyba jest czas. Powiedział mi wtedy, weź sobie trzy skrzynie złota i diamentów. Jedną dla Kościołowi, drugą dla Kościołowi. No, na drugi dzień jedna z mieszkanek Wenecji, też dziewica, tylko że 70-letnia, udała się na zamek. Jak się dowiedziała o przygodzie tej młodej dziewczyny. No ale kiedy ją ten duch zobaczył, to wskoczył do jeziora ze strachu najprawdopodobniej i byłby się utopił, trafił na mieliznę, jako się wykaraskał z tego i do dzisiaj mamy ducha diabła weneckiego.
Także to jest jedna z atrakcji chałup na trasie turystycznym.
To później adres, bo poleci do Szwecji, to ci zaproszenie przyszło. Daj rękę. Tak?